Witam w Strefie Kultury. Dzisiejszy program zaczniemy od wystawy, a właściwie od dwóch wystaw Mariana Solisza, który perfekcyjnie wykreśla swoje obrazy. I właśnie o tych kreskach opowie sam artysta. Kreski wzięły się z pierwszego mojego obrazu architektonicznego, wykreślanego, kiedy to spostrzegłem, że obraz gotowy jest już w zasadzie na tym poziomie wykreślania. I to wykreślanie jest dla mnie bardzo istotne, ponieważ wtedy, kiedy konstruuję obraz, kiedy pojawiają się pierwsze kreski, jestem najmocniej z tym obrazem zjednoczony. Wtedy najmocniej ten obraz odczuwa. Zaczyna się od pretekstu, od impulsu. To może być fragment architektury, to może być fragment jakiegoś urządzenia przemysłowego, to może być nawet fragment natury, aczkolwiek ja stronię od tej natury. Niemniej jednak ten nowy cykl był inspirowany naturą. W każdym razie to zawsze obraz mnie prowadzi, to zawsze obraz podpowiada, jakie kolory, jakie natężenia kresek, co się będzie dalej działo. Artysta zrobił taki zmasowany atak na mieszkańców Opola, odbiorców jego sztuki. Zniknął na 5 lat. W 2010 roku pokazaliśmy jego obiekty i kreski i rzeczywiście można wtedy było mówić o kreskach, które były zauważalne, które w zasadzie dominowały. Teraz artysta poszedł dużo dalej. Zaskakuje nas ilością tych kresek, wariacjami tych kresek, ale również zaskoczył nas wariacjami na temat swojego nazwiska. Jest to świetne malarstwo, bardzo dekoracyjne, całkowicie abstrakcyjne, natomiast sprawiające wrażenie spokoju i łagodności. Nie denerwuje nas, nie irytuje, nie zmusza do gwałtownych poszukiwań wytłumaczenia danego przedstawienia. Możemy po prostu w ślad za artystą, za jego ręką podążać za tymi kreskami. Poza kreskami i obrazami są też i formy przestrzenne. Kilka kul się tu pojawiło. Formy przestrzenne są pochodną obrazów. Dlatego, że artysta, żeby móc osiągnąć taki, a nie inny efekt, używa na różnych etapach swojej pracy nad płótnem różnych rodzajów folii. I to, co obrazują, pokazują te kule, to jest po prostu zdzierana kolejna warstwa, zawijana w kłębuszek. Także one są integralną częścią każdego obrazu. Są to prace, które się po prostu dobrze ogląda. Trzeba je oglądać w galerii, na miejscu, twarzą w twarz, widząc skalę, widząc jak one siedzą w przestrzeni, jak oddziałują między sobą. To jest, uważam, bardzo ważne i wydaje mi się, że ani kamera, ani reprodukcja trochę nie oddadzą klimatu tej wystawy, więc serdecznie zapraszamy. Ta warstwa, którą artysta wykreśla, ma swój rytm. Wchodząc kolejną warstwą, te rytmy się mieszają, więc obrazy stają się wielorytmiczne, polirytmiczne, ale też odbywa się coś, co można nazwać taką trochę wojną kompozycyjną.
Bo z jednej strony artysta z całą pewnością każdą warstwę dokładnie planuje. Jest to struktura bardzo ściśle określona, bardzo ściśle zaplanowany rytm i na pewno to wykreślanie odbywa się w dużym skupieniu. A z drugiej strony mamy to wejście kolejnych warstw i tworzy się coś takiego gorączkowego, a nawet jakieś takie zalążki chaosu wkradają się w płótna. Co tworzy zupełnie taką niespodziewany efekt i niespodziewaną strukturę bardzo skomplikowaną wizualnie. Wystawę Mariana Solisza w Galerii Pierwsze Piętro można oglądać do 25 stycznia, w Galerii Sztuki Współczesnej do 5 lutego. Pozostajemy w świecie sztuki, w którym miliony kresek tworzą czarno-białe rysunki. Kazimierz Antoni Drapiewski to artysta z Namysłowa, który w Filharmonii Opolskiej otworzył wystawę rysunku. Ja miałem dwóch wybitnych nauczycieli, profesorów. Jednym z nich był pan Zdzisław Chudy, nauczyciel, właśnie profesor, tak to wtedy tytułowaliśmy, w Opolskim Liceum Plastycznym. I jego kreska swoista, organiczna, zawsze mi imponowała. A potem na studiach profesor Górecki. To jest zadziwiające, bo jeden pan i drugi używał bardzo prozaicznego narzędzia, jakim był długopis. I profesor Górecki, ja robiłem dyplomy z rytów klęsłych, zasugerował, żebym pozostał przy rysunku, prawda? Więc to narzędzie można schować, jest zawsze przy mnie i tak rysuję od wielu lat. Długopisem rysowali moi profesorowie. Ja poszedłem w swoim akcesie jeszcze dalej i zająłem się rysowaniem ołówkiem. Tak. Okazuje się, że on daje mnóstwo możliwości. To są miliony kresek. Interesuje mnie konceptualizm. To jest zadziwiające, ale odwołuję się do Romana Opałki. To był konceptualista o bardzo wczesnych lat 60. Fascynuje właśnie jego narracja, ale również uzyskiwany rodzaj faktury, powierzchni, prawda? I gdzieś tam próbuje do pewnych klimatów nawiązać, bo w sztuce trzeba mimo wszystko być indywidualnym, to jest rzecz zasadnicza. Patować, popisywać się nie ma sensu własnym warsztatem, ale jak się ma taki wzorzec, jakim był dla mnie Opałko, który z powierzchni robił, prawda, cały świat estetyczny, to można, może w tym kierunku. Warsztatowo trudno, jak gdyby po prostu siadam i miliony tych kreseczek trzeba postawić, prawda? Czas na muzykę i to musicalową. Być może nie każdy z Państwa wie, że Andrew Lloyd Webber skomponował muzykę m.in. do Upiora w operze, Kotów czy do musicalu Jesus Christ Superstar. Najpiękniejsze utwory mistrza współczesnego musicalu można było usłyszeć w Filharmonii Opolskiej. Jestem totalnym fanem tego gatunku, jakim jest musical. Totalnym fanem musicalu Jesus Christ Superstar. Mam zaszczyt grać tą postać i w tym spektaklu. Uwielbiam Evitę. Lubię Upiora w operze. Natomiast jestem totalnie zakochany w materiale, jaki skomponował na potrzeby stworzenia Sunset Boulevard. Jest to, uważam, i Kobieta w bieli, są to moje osobiście dwa ulubione musicale, które wyszły spod jego pióra. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że człowiek
był najbardziej twórczy i wydajny, jeżeli chodzi o swoją autentyczność. Do lat 90. wszystkie te spektakle, które były najbardziej kasowymi, grane są do tej pory, co myślę, wydaje mi się, że świadczy o tym, o ich mocy i o wszechstronności, którą tam zademonstrował. Miała Pani nie lada wyzwanie, musiała Pani zastąpić wręcz całą orkiestrę. W musicalu to jest charakterystyczne, że od grania symfonicznego po rock operę, na przykład taki Jesus Christ Superstar, więc dużo czasu spędzam na słuchaniu nagrań i na słuchaniu tego, co mają soliści do powiedzenia na ten temat, żeby jak najlepiej oddać charakter, no bo jednak fortepian to jest symfoniczny, najbardziej symfoniczny z instrumentów, czyli właściwie na fortepianie da się zagrać wszystko tak naprawdę, tylko trzeba złapać dobry charakter po to, żeby dobrze się pracowało solistą na scenie. Dla mnie to jest niezwykłe. Ja próbowałam swoich sił na samym początku mojej kariery zawodowej jako wokalistka bardziej rozrywkowa. Skończyłam studia typowo klasyczne, czyli wokalno-aktorski, śpiew operowy. Jednak najlepiej czuję, najlepiej przeżywam właśnie musical. Nie wiem, z czego to wynika. Naprawdę nie wiem, ale najbardziej się spełniam i czuję się szczęśliwa, kiedy to wykonuję. Najważniejszym musicalem jest dla mnie Upiór w operze, ponieważ debiutowałam w roli Christine Dae w Teatrze Muzycznym Roma w 2008 roku i zagrałam tych spektakli około 450, więc dla mnie to jest odwiecznie, to będzie wielki sentyment i wielka miłość do tego musicalu. Od tego się wszystko zaczęło dla mnie. W środku nocy obudzona zaśpiewa Pani każdą kwestię. A trochę tak było, jak mieliśmy próby do Upiora, to ja naprawdę budziłam się w nocy i sprawdzałam, czy ja tam sięgnę i szłam spać dalej. Nawet ja tego nie pamiętam, tylko moje współlokatorki to wspominają po dziś dzień, że ja budziłam się w nocy nagle i sprawdzałam, czy mam te wysokie dźwięki i szłam dalej spać jakby nigdy nic. Wieczór z musicalem Filharmonia Polskiej to pomysł Macieja Pawlaka. Przed fanami tego gatunku cykl koncertów. Trzy spośród tego cyklu są poświęcone konkretnym twórcom, a inne są poświęcone jakimś tematom. Mieliśmy tematy, zeszła edycja była o amerykańskich klasykach musicalu, w lutym będzie temat o miłości walentynkowy, w marcu bardzo ciekawy koncert o musicalowych adaptacjach filmów, różnych nowych filmów, takich jak Shrek, Legalna Blondynka, Ghost, takich. No i w czerwcu koncert taki łączący musicale i filmy, czyli muzyka z Disneya. Staram się sprowadzać tutaj różne składy po to, żeby też polska widownia miała styczność z osobami, które na co dzień się tym zajmują i które są w tym świetne i które brylują na scenach w całej Polsce. Dlatego śpiewają z nami osoby, które występują właśnie w warszawskim Teatrze Rampa, w krakowskim Teatrze Varieté, w Teatrze Rzywki w Chorzowie, w Teatrze Muzycznym w Łodzi, w Poznaniu, w Gdyni. Jest tych osób naprawdę sporo i myślę, że można sobie przyjść i pooglądać, jak ten polski musical się rozwija. Dowiodłeś już swoje.
A teraz coś dla miłośników kina. Początek roku obfituje w polskie premiery filmowe. Dlaczego warto je zobaczyć, opowie Joanna Domagała. 2016 rok był polski, ale to, co będzie się działo w 2017, też się super zapowiada. W ten weekend wprowadziliśmy pierwszą premierę, po prostu Przyjaźń. I muszę powiedzieć Państwu, że to nie jest komedia romantyczna, tak jak jesteśmy nastawieni, komedia o miłości, ale to jest naprawdę bardzo fajny film obyczajowy, życiowy o przyjaźni, w sumie o grupie przyjaciół. I świetnie też zagrany, świetnie dobrany. No i mamy plejadę polskich, dobrych, młodych aktorów, bo i mamy Agnieszkę Więdlochę, Maćka Zakościelnego, dawno nie widziano Magdalenę Różczkę i Bartka Taupę. Naprawdę, przyznam się szczerze, to nie jest film tylko do śmiania, ale do wzruszania na pewno, taka życiowa, dobra polska komedia obyczajowa. Zapraszam serdecznie. Jak się pani nazywa? Milka Danielewicz. Numer telefonu? 507-094. Mężatka? Żart. To, że ty 2-3 razy się sparzyłaś, to nie znaczy, że nie ma porządnych facetów na świecie. Jak sobie myślę, że moja Zośka ma mieć nowego ojca, to mi szlak trafia. Nie znam typa, a już go nie lubię. Mama! Dasz mi na lody? Oczywiście. Czemu wujek chowa się za drzewem? Ile chcesz na te lody? A zapomniałam ci powiedzieć, że już mam dawcę. Tak? Kogo? Co, i mnie wybrałaś na ojca twojego dziecka? Ten Patryk jest świetny z matmy i ma bardzo dobrą koordynację ruchową. Zaczęliśmy od tego, a co tydzień tak naprawdę gramy coś nowego. 13 stycznia zagramy Powidoki, czyli ostatni film Andrzeja Wajdy. I ja podkreślam, że to jest film naprawdę z dobrą rolą Bogusława Lindy, dlatego trzeba przyjść zobaczyć. Świetny obraz epoki i dodatkowo bardzo fajny manifest o wolności sztuki. Myślę, że bardzo aktualnie polityczna sprawa, więc zapraszam koniecznie, bo świetnie się to dodatkowo ogląda. A co to u was tak pusto? Wszyscy są w auli na wykładzie profesora Strzemińskiego. Każdy myśli inaczej. Każdy wybór jest dobry, bo jest ważny. Zadaniem sztuki jest dyktować rzeczywistości swoje prawa. No tymczasem to nam dyktują. Dziś mamy zaszczyt gościć ministra kultury. Partia będzie bronić realizmu socjalistycznego, aby głębszy nurt utworu, jego cel, nie budziły zwątpienia, gdy potrzeba zapału. Nie jestem przeciwny, mam tylko inne poglądy na malarstwo. Pamiętajcie, że w obliczu naszych czasów wybór jest tylko jeden. Gramy też Konwój z Januszem Gajosem, proszę Państwa. Janusz Gajos bardzo rzadko w tej chwili gości na ekranach, więc ja na ten film się nastawiam. To będzie taka dobra sensacja, sytuacja, przybliżenie troszeczkę sytuacji z więziennictwa, bo tam mamy konwój, ginie jeden z więźniów, trzeba wyjaśnić sytuację. No i oczywiście będą tam różne wątki do wyjaśnienia, no ale Gajos, proszę Państwa, Agnieszka Żulewska, nasza opolska opolanka, wystąpi w tym filmie, więc spodziewam się, że też naprawdę dobrego kina. Czy mogę prosić teczki personalne tych strażników, których zabił Kulesza? Jeżeli to oczywiście nie jest problem. A żaden kłopot, naturalnie, że tak. Szykujcie klatkę, ja idę po zbójach. Nie ma go, bo jechał do pracy. Jakiej pracy? Miał siedzieć na dupie, się uczyć, jutro ma egzamin. Ale Berg zadzwonił i powiedział, że nie mają całej ekipy. Masz głupiego zięcia. Przestań się go ciągle czepiać. Nasi w ziemi, a ty jedzie do sanatorium. Nie musi dojechać. Trzeba tylko przekonać młodego. Nie pójdzie na to. W najgorszym wypadku 3 zeznania przeciwko 1. Nowacki nie udupi zięcia. A ty myślisz, że kto mnie tu przysłał? 27 stycznia wprowadzamy Sztukę Kochania, czyli historię Michaliny Wisłockiej. Miałam okazję widzieć fragment tego filmu i Magdalena Boczarska w głównej roli, rewelacja, w ogóle obraz też epoki, te wszystkie detale, te szczegóły, damsko-męskie, że tak powiem, układy w tym filmie. Naprawdę szykuje się świetne, takie szerokie kino i na ten film też bardzo, bardzo serdecznie proszę przygotować czas i do kina przyjść. Kobieta siada, daje mi nogi do góry, rozkłada je i pokazuje, co tam ma. Rozumie pan? Dwie kobiety żyją z jednym uczonym, którego wielbią. I co, i tu byś tak chciała, co? To jest Staszek. Twarz mam wyżej. Jestem Stach. Nazwisko? Wisłocka. Wątpię, żeby instytut dał na to pieniądze. Czyli pani chce popularyzować? Nie, nie, nie. Uświadamiać. Gdyby to była sprawa raka żołądka, serca, bo serca mają wszyscy. A cipkę tylko połowa społeczeństwa, tak? Nie wiem,
nic z nią, tylko sypiać, kochać mnie. Bardzo ci dziękuję. Myślisz, że co? Że życie z dwiema babami pod jednym dachem to jest jakiś Tych filmów polskich naprawdę jest dużo. Co tydzień coś gramy i wydaje mi się, że tak do końca tego 2017 roku będzie, więc znów będzie polski rok. Ale muszę też kinomaniaków szczególnie zaprosić na jeden film, ponieważ 20 stycznia wprowadzamy na ekrany La La Land. I proszę Państwa, to jest film dla wszystkich, którzy kochają kino. Którzy kochają, żeby w tym kinie była magia, urok i zabawa. Bo to będzie film, który będzie łączył i musical, i mamy takiego kina artystycznego, i wątek obyczajowy, bo miłości głównych bohaterów. Dodatkowo świetny główny duet, bo Ryan Gosling i Emma Stone, między nimi jest taka chemia, proszę Państwa, na ekranie, że to się ogląda niesamowicie. I nawet panowie, wiem to po pokazach sylwestrowych, nie nudzą się na tym filmie. Dlatego dużo się w kinie dzieje. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Na dziś to już wszystko. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konkursie na naszym fanpage'u do wygrania 2 podwójne bilety do kina. Życzę dobrego wieczoru i do zobaczenia za 2 tygodnie.